Dzień dobry Państwu. Zapalenie oka uniemożliwia mi jeszcze pełny udział w życiu publicznym, ale wysłuchałem dzisiaj wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i muszę się do niego odnieść. Było ono interesujące z dwóch właściwie punktów widzenia. Po pierwsze, świadczyło o degrengoladzie, też pewnej programowej PiSu, gdyż w przemówieniu nie została zawarta właściwie żadna poważna propozycja programowa. W kontraście do Tuska i Trzaskowskiego, którzy przedstawili cały szereg konkretów, tu było wyraźne milczenie, jeżeli chodzi o konkretne koncepcje programowe. Natomiast zwróciłem uwagę na rzecz inną. Oprócz oczywiście, co będzie szeroko komentowane, wypowiedzi prezesa, która w ogóle zdumiewa wszystkich, czyli cytuję, kobieta w ciąży też ma prawo do życia. Panie Kaczyński, pan nic nie wiesz o kobietach, a już szczególnie nic nie wiesz o tych w ciąży. Ja jako ojciec czwórki dzieci, który przeżywał każdą z ciąż mojej żony, muszę ci powiedzieć, że tego typu zdanie wszystkie kobiety tak naprawdę obraża. To kobieta powinna być w centrum działań lekarskich, medycznych, bo to ona w ciąży jest matką. Ty nie masz o tym zielonego pojęcia. Nie wypowiadaj się, człowieku. Milcz na ten temat. Nikt od ciebie nie oczekuje, żebyś cokolwiek mówił o kobietach. Szczególnie w tak delikatnych kwestiach, jak ciąża, płodność. To są wszystko bardzo intymne kwestie, które na pewno nie podlegają rozważaniu takich ludzi, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia i którzy tego po prostu nie przeżywali w ten czy inny sposób. Kobiety oczywiście są pierwszymi osobami, które mają prawo na ten temat mówić, natomiast osoby, które są rodzicami, są dziadkami, są w jakiś sposób w rodzinie również zaangażowani, nawet jeżeli dzieci nie mają, mają prawo o tym mówić. Natomiast ty, Jarku, chcesz się wypowiadać na ten temat? Ale oprócz tego bezczelnego takiego pasusu, zwróciłem uwagę na coś innego i dlatego postanowiłem też się wypowiedzieć. Kaczyński powiedział coś takiego, co można powiedzieć jest istotą tego, jak on rozumie państwo i relacje państwa do człowieka. Bo on powiedział, że będziemy zwalczać indywidualizm. W jego rozumieniu indywidualizm to jest coś, co sprzeciwia się zbiorowości, a tą zbiorowością najważniejszą dla państwa jest partia. Kaczyński tkwi mentalnie w PRL-u. Kiedyś w PRL-u tą taką istotą państwa było PZPR, a dzisiaj on chciałby, żeby taką istotą państwa był PiS. I to widać w jego działaniach, że osoby, które są powiązane z PiS, są inaczej oceniane przez struktury państwa niż inne. Jeżeli PiSowiec kradnie, jest dobrze. Jeżeli znany dziennikarz TVP tłucze swoją żonę czy partnerkę, jego osobista sprawa, jak piszą rządowi propagandziści. I tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia fundamentalnej różnicy pomiędzy nami, mówię tutaj o wszystkich tych, którzy są po stronie opozycji, a szczególnie jeżeli chodzi o szeroko rozumianą koalicję obywatelską ze wszystkimi wachlarzami i skrzydłami tego bardzo dużego ugrupowania, a PiS-em. To jest podejście właśnie do wolności, do relacji państwo-człowiek. I w gruncie rzeczy ta różnica polega na tym,
że Kaczyński uważa, że człowiek powinien służyć państwu, a poprzez państwo partii, jego partii, a my uważamy, że państwa powinny służyć człowiekowi, a partie poprzez to państwo powinny służyć człowiekowi, każdemu człowiekowi. I to jest różnica fundamentalna. Kaczyński tkwi głęboko w koncepcjach sowieckich. Tymczasem ten indywidualizm, czy też można powiedzieć w pewnym stopniu podejście do człowieka, które stanowi fundament demokracji, jest charakterystyczny dla cywilizacji europejskiej, cywilizacji rzymskiej, przynajmniej tej z czasów Republiki Rzymskiej. To jest podejście, którym człowiek ma wolność. Jest fundamentem państwa. Jest tą najważniejszą postacią w strukturze państwa. Nie tłum. Ja pamiętam czasy, gdy tłum gromadzony na wiecach pierwszomajowych prześcigał się w chwaleniu władzy. Kaczyński o tym marzy. Ten jego kult brata tworzony. Przecież to jest kult podobny do Stalina. Moja mama mi opowiadała, jak zmuszano ich w czasach stalinowskich do powtarzania wierszyków w szkole na cześć Stalina. Stalin naszą gwiazdą jest przewodniem. On naszych marzeń górnych zlot. On leninowski sztandar walki podjął. Z nim zwycięża ludu, sierp i młot. To jest to samo, co Czarnek w tej chwili robi w szkole. Tworzy kult Lecha Kaczyńskiego. Pomniki, ulice, place, tablice, transmisje z mszy rocznicowej mamusi prezesa Kaczyńskiego i jego brata. Co to jest, jak nie kult rodziny? To przecież to występuje na świecie tylko w Korei Północnej przy rodzinie Kim Il-sena, o potomkach jego. I to jest po prostu myśl sowiecka. Panie Kaczyński, pan dzisiejszym przemówieniem, którego mało kto wysłucha, bo jest długie, nudne i bez konkretów. Ja się poświęciłem. Udowodnił, że pan po prostu myśli po sowiecku. Nawet jeżeli pan się zasłania, że pan taki jest europejski, chrześcijański, pan jesteś zwykły Sowiet. Bo myślisz jak Sowiet. Zresztą ta hipokryzja w waszym działaniu w ostatnich dniach została odkryta, można powiedzieć, w sposób perfekcyjny. Wy, którzy walczyliście o to, aby Polskę nie zalała migracja z krajów muzułmańskich, ściągnęliście do Polski 700 tysięcy muzułmanów do Europy za łapówki płacone na straganach przy ambasadach. I tak samo jest w tej myśli najważniejszej, czyli fundamentalnej. Wy, którzy się przedstawiacie jako spadkobiercy Solidarności, jesteście tymi, którzy podważają jej fundamentalną zmianę, która leżała u podstaw całego ruchu Solidarności. Zmianę, że każdy człowiek jest ważny, a nie partia. I to jest istotą pańskiego myślenia, panie Kaczyński. Dlatego pan przegra. Przegra pan te wybory, bo Polacy mają w sobie, i to w wieku widzimy pewną grupę, nawet czasem do 30%, która jest skłonna powtarzać te wzorce sowieckie, a może nawet starsze rosyjskie, gdzie człowiek jest niczym, a państwo jest wszystkim. Gdzie tworzy się kult jednostki, kult rodziny wodza, kult nieomylności wodza. To wszystko się tworzy
umysłach ludzi zakażonych sowietyzmem. Ale większość Polaków to są Europejczycy. Większość Polaków wierzy w prawa jednostki, w wolność osobistą, w indywidualizm, tak dzisiaj przez pana mocno skrytykowany. To jest fundament naszej cywilizacji, że ludzie są osobiście wolni, osobiście odpowiedzialni i mają prawo do tej wolności. Nawet wbrew koncepcjom partii. Nawet wbrew państwu. W państwie pana Kaczyńskiego człowiek, który ma inny pogląd niż on, jest tylko tolerowany, jeżeli się nie sprzeciwia. O ile w ogóle. Jeżeli się sprzeciwia, to jest zwalczany, tępiony, prześladowany, niszczony przez służby, przez prokuraturę. To jest koncepcja sowiecka. W państwie, w którym, o którym my marzymy, żeby wróciło do nas, w takim państwie nawet przeciwnik jest akceptowany. Jeżeli nie popełnia przestępstw, może robić co chce. Ma prawo do wygłaszania swoich poglądów, swoich opinii, do zwalczania nawet władzy. Dzisiaj Kaczyński w pewien sposób odsłonił karty. Również o co idzie w wyborach 15 października. Idzie o tą wolność. Zasadniczą wolność nas wszystkich. I chciałbym też zwrócić się do wszystkich wyborców, szczególnie oczywiście z województwa świętokrzyskiego, ale do wszystkich Polaków. Przez 8 lat PiS przyzwyczaił nas do takiego zaduchu, jaki dzisiaj ponoć panował w Końskich w tej sali, gdzie ludzie wychodzili, bo mdleli z braku powietrza. Ten zaduch jest charakterystyczny dla Polski PiS. Gdzie władza poprzez pieniądze publiczne, poprzez telewizję, poprzez lokalne media kupione przez spółki państwowe próbuje wmówić obywatelom, że nie mają już żadnej alternatywy. Że wyłączną alternatywą jest dostosowanie się do woli wodza i jego partii PiS. To, proszę państwa, jest nieprawda. To jest największe łgarstwo PiSu. Kłamstwo, które głoszą przez cały czas, że są bez alternatywy. Jest alternatywa. Tą alternatywą są dzisiaj wybory, które jeszcze obroniliśmy. Jeszcze, mimo że są nierówne, bo przeciw nam idzie fala pieniędzy budżetowych, telewizja publiczna, wszystko zaangażowane w służbie partii. Nawet wojsko używane jako makieta dla wystąpień. Jest alternatywa. Potrzebny jest tylko zryw. Potrzebna jest wiara w zwycięstwo. I zawsze, jak przychodzi mi mówić do ludzi w sprawie wiary w zwycięstwo, wiary w to, że się uda, przychodzi mi na myśl opisana jeszcze chyba w średniowieczu, albo nawet w starożytności bajka, którą można zastosować również do Polaków. I była ona przez niektórych stawiana jako pewnego rodzaju legendarny początek wolnego państwa Polan, a później Polaków. Bajka o orle białym. Otóż pewnego razu orzeł biały został trafiony piorunem i legł w błocie. Gdy leżał nieprzytomny obok
przechodzili jacyś źli ludzie i przykuli nogę orła do skały łańcucha. Gdy orzeł odzyskał przytomność, próbował się wznieść, ale łańcuch trzymał go przy skale. Próbował się wznieść wiele razy. Za każdym razem łańcuch ściągał go w błoto, w którym leżał. Tak my, proszę Państwa, żyjemy w tym błocie. Błocie PiSu, błocie korupcji, błocie złodziejstwa, niekompetencji, kłamstwa, oszustwa, podłości, zdrady. To wszystko nas dzisiaj otacza. Orzeł wzlatał i wzlatał, aż wreszcie padł. Jednak przy ostatnim wzlocie jego wysiłki dały efekt. Łańcuch pękł i orzeł leżał w błocie wolny. Nie miał już sił, aby wstać. Tak trochę my dzisiaj, proszę Państwa, na miesiąc przed wyborami wyglądamy. Jesteśmy królewskim plemieniem wolnych obywateli, potomkami królów, potomkami wolnych wojów, potomkami ludzi, którzy zbudowali państwo polskie na wolności i na zachodnich wartościach. Leżymy dzisiaj unurzani w to błoto PiSu, to wszystko, co nam przyniósł Jarosław Kaczyński z grupą tych zdegenerowanych już coraz bardziej ludzi. Leżymy wolni i zastanawiamy się, czy będzie nas stać na ten ostatni akt zniesienia skrzydeł. Ta legenda opowiadana przez jednego z poetów mówi, że ten orzeł leżący w błocie wspomniał na to, że jest królewskim ptakiem i podniósł skrzydła jeszcze raz, bez przeszkód, lecąc ku wolności. A na polanę, gdzie był przykuty orzeł do skały, weszła grupa wojów pod przewodnictwem Lecha, który spojrzał na białego ptaka lecącego na tle zachodzącego słońca i powiedział, że będzie to symbol, znak Polski. Myślę, że ta historia, ta legenda jest dobrym odzwierciedleniem tego, co się obecnie dzieje. My musimy jedynie wznieść skrzydła, pójść na wybory, przegnać tę zmorę, tę straszną jakąś taką maś, którą nas oblepia PiS i pójść ku wolności. Zmienić nasz kraj. Będziemy w stanie to zrobić. Zarówno 1 października w Warszawie, jak i 15 października w całym kraju przy urnach. Damy radę wygrać z PiS-em. Damy radę wygrać z Kaczyńskim. To jest, proszę Państwa, w zasięgu ręki. Wystarczy tylko podnieść się. Wystarczy tylko uwierzyć w to, że my już żadnych kajdan nie mamy, że oni są bezradni, że oni uciekają właściwie, umierają, jak powiedział Tusk, ze strachu. Bo oni wiedzą, że wystarczy, że uwierzymy w zwycięstwo i jest po nich. Ponad 70% Polaków tak naprawdę nie chce PiSu. Tylko część z nich nie wierzy, że jest realne, że za parę miesięcy Kaczyński, Duda i inni będą odpowiadali przed Trybunałami Stanu, przed sądami niezależnymi. I skończy się ten koszmar. Skończy się ta
degrengolada, to marnotrawstwo, to złodziejstwo, ta korupcja skończy się, bo musi się skończyć. Myślę, proszę Państwa, że Jarosław Kaczyński tym słabym dzisiejszym wystąpieniem, tym takim też mamrotaniem, bardzo niewyraźnym, pokazał, że tak naprawdę PiS się kończy. Idziemy, proszę Państwa, po zwycięstwo.